Natura ta bliższa i ta trochę dalsza jest głównym tematem drugiego tygodnia zimowych półkolonii w Domu Kultury Wiktoria. Właśnie ta bliższa przyroda zaprowadziła dzieci we wtorek do Poznańskiego Ogrodu Botanicznego. Dzieci mogą dowiedzieć się trochę więcej o przyprawach, których się używa na co dzień, a jest to podane w takiej ciekawej formie, czyli ozdabianie glinianych, co prawda, ale pierników. Tak, w okresie Fairy mamy zajęcia dla dzieci, te zajęcia są różnorodne. Tutaj teraz dzieci zdobią pierniki gliniane różnymi przyprawami, które poznają za chwilę w szklarni. A jakich przypraw używały dzieci do zdobienia pierników? Mak, jeszcze będzie trochę kawy i będzie jeszcze sezam. Później dzieci przeniosły się do szklarni, by zobaczyć przyprawy, które rosną w ziemi. Tak jak rosną, zobaczą jak rośnie kawa, zobaczą jak rośnie oliwka, pieprz. Takie przyprawy, które też tutaj właśnie są na stole i którymi dzieci mogą sobie zdobić te gliniane pierniczki. Co tam rośnie? Wy mi powiedzcie. Cytryna. No właśnie. Cytrus. Czyli to są cytrusy. Ja tutaj mam takie wysuszone pomarańcza. I powiedzcie mi, skąd cytrusy pochodzą? Z drzew. Wiecie co? Plantacje cytrusów są faktycznie rozsiane na całym świecie. Z Chin. Tak? Zapamiętacie? To tam jest ojczyzna cytrusów, a tutaj mamy cynamon. Tak. Mamy tutaj wyznaczony taki przyprawowy szlak i właśnie zajęcia nazywają się z Krzysztofem Kolumbem Podróż po aromatyczne pierniki. I wspólnie z dziećmi odkrywamy rośliny, które są źródłem przypraw powszechnie używanych obecnie. Czyli? Co dzieci mogły zobaczyć? Na przykład kawę, mogą poznać krzewy kawowe, mogą poznać wanilię, mogą zobaczyć też drzewo kakaowca, poznają też jak wygląda cynamon, kardamon, imbir, takie popularne przyprawy. Ameryki Środkowej, jest fajnie. Tak, super nawet bym powiedziała. Tak. Lubicie przyprawy do różnych potraw? Tak, ja najbardziej lubię kawę gorzką. Kawę gorzką? Tak, bo tego jest ładnie. Tak, ładnie pachnie. Ja za to lubię bardzo dodawać pieprz do rosołu akurat. Ja też. Lubisz pieprznie? Pieprz lubię. Lubię, kiedy coś jest dosyć ostre. Na podobne programy edukacyjne Ogród Botaniczny zaprasza przez cały rok. Szczegóły na temat zajęć dla dzieci i młodzieży znajdują się na stronie internetowej www.ogrod.edu.pl. Jeśli temperatura nie będzie doskwierać, półkoloniści z Domu Kultury Wiktoria wybiorą się jeszcze do Parku Sołackiego, a w piątek czekają ich wybory Miss i Mistera tegorocznej akcji Zima.